Na planie pojawi się też Julia Kamińska. Tak, no nie, no ja już wyprzedzę twoje pytanie. Ja się na maksa cieszę, że z Julką się spotkam na planie. Znaczy spotkaliśmy się już, tylko mamy tak inaczej poprowadzone wątki, że prawdopodobnie się nie zobaczymy. Wiesz, nie będziemy mieli wspólnych materiałów do zrobienia, do nagrania. Spotkaliśmy się raz w make-upie i w garderobie, no i wiesz, musieli nas odrywać od siebie po prostu, jak zaczęły się wspólne rozmowy i... Nie, zaraz, to wy nie będziecie parą, nie będziecie się całować, nie będzie scen łóżkowy? Słuchaj, no pamiętaj, że ten serial będzie miał 1894 odcinki, więc wszystko może się wydarzyć. Trzymam kciuki, może, kto wie, może. A chciałbyś mieć romans z Julią Kamińską, znaczy w sensie, no właśnie, w sensie z Julią Kamińską, która kreuje postać w serialu Singielka? Ciężkie pytanie, wiesz, bo jeżeli powiem nie, Julka będzie to oglądała, to wiesz, no nie będzie miło. Żartuję oczywiście. Wiesz, nie chciałbym. Brzmi to bardzo kusząco, ale nie wydaje mi się, że my z Julką tworzyliśmy swego czasu tak mocny i tak fajny duet, że nie wiem, czy to byłoby fajne przełożenie teraz. Wydaje mi się, że jest bardzo ładnie i fajnie, jak teraz jest. Fajnie są rozłożone siły, może na razie niech tak zostanie, nie kuśmy losu. A nie tęsknisz za tymi gorącymi pocałunkami? Z kim? No z Julią Kamińską. Słuchaj, przestań zadawać krępujące pytania, nie wiem, jak z nich wybrnąć. Oczywiście, że tęsknię.